umoczony, dostaje po gębie, ale wyciąga wnioski. Jakbyśmy się zastanowili, to na pewno nie przyporządkowalibyśmy tego opisu do postaci prokuratora, ale tak jest. I bardzo mnie cieszy w tej postaci, że nie jest jednoznaczna, że nie jest taka prawa, jaka być powinna. Bardzo się cieszę z tego powodu, że będzie mój bohater przechodził jakąś drogę i dochodził do swojej prawdy i do swojej rzeczywistości, będzie bronił swojego honoru, który od samego początku jest nadszarpnięty. A ta dziwna konfiguracja walki dobra ze złem, to jest chyba jedyna słuszna konfiguracja, która w takim kreacyjnym jakby medium, jakim w tym przypadku będzie ten serial nasz, będzie w stanie zainteresować widza i przykuć go do telewizora, żeby mógł obserwować zmiany, a nie stagnację. Co jest dla twojego bohatera życiem czy byciem na krawędzi? Co jest jego krawędzią? Krawędzią bohatera prokuratora Frydrycha jest ciągłe podejmowanie decyzji i lawirowanie między tym, co dobre, a złe. To znaczy on wie, że chce iść w dobrym kierunku, ale czasami, żeby iść w dobrą stronę, w bagnie, w którym siedzi, musi czerpać z tej ciemnej strony mocy. Czasami trudno bez konsekwencji zapożyczyć się od tej ciemnej strony mocy, czasami trzeba oddać dług. Teraz trzeba wyważyć, znaleźć tę równowagę. Czy dobro ze złem mogą iść tutaj w parze? Myślę, że mogą iść w parze. Ważny jest cel i ważne jest osiągnięcie sukcesu. Prokurator mimo wszystko, tego co zobaczyliśmy dzisiaj tutaj na ekranie pierwszego odcinka, mimo wszystko, może to nie wskazuje właśnie ten materiał, który zobaczyliśmy, ale stoi po dobrej stronie.